Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Wszystkie moje ocalenia. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Tutaj mam te zdjęcia. To jest mój tata z moim bratem. To zdjęcie dostałam od mojej cioci, rodzonej siostry mojej mamy, która mi to przywiozła z Izraela. Także nie jest mi znana historia tego zdjęcia. Brat pani trzyma, że tak powiem, jakąś ciupagę góralską, ubranie jakieś? No, ile on może mieć, ze 3-4 lata? Chyba więcej nie ma. On urodził się w 30 roku, a ja w 38. No a tutaj to jestem chyba w wieku gdzieś około roku. I tu jest mój brat. A to jest moja była niania, a zawsze mama. Bardzo ciekawa historia mojej niani. Ona była ze wschodu. Dlatego, że moi rodzice pochodzą z Podola, z terenów polskich ówczesnych, a obecna Ukraina. I tam we Lwowie mój tata studiował na prawie, skończył to prawo, potem zrobił doktorat. No i moja była niania, a zawsze będę mówić o niej mama, jako dziewczynka pracowała w folwarku mojego dziadka. On był właścicielem tak zwanych gajów starobrodzkich, które leżą koło Brodów na Ukrainie. I mojemu dziadkowi ona się bardzo spodobała z tego powodu, że się nie obijała, była bardzo solidna w pracy i bardzo odpowiedzialna. I kiedy mój tata skończył studia i podjął pracę, a podjął pracę już nie na wschodzie, tylko w Radomsku, czyli już no blisko, można powiedzieć, nawet Łodzi w tej chwili, to doradził, żeby do pomocy w gospodarstwie domowym wziąć moją mamę. I ona, że tak powiem, służyła u moich rodziców przez 13 lat. A tu jest mój brat. To dostałam też od mojej cioci. Bardzo ładne zdjęcie. To był bardzo piękny chłopiec. Bronisław. Moje rodzice w ogóle nie mieli żydowskich imion. Mama miała na imię Emilia. Mój tata miał na imię Izydor. On Bronisław, a ja miałam Renata. Ale po ochrzczeniu, to znaczy w wyniku chrztu, dostałam imię Irena. Po wyprowadzeniu mnie z getta przez moją drugą mamę, zamieszkałam z nią, a rodzice i brat zostali w getcie. I mój tata miał przepustkę na wychodzenie na miasto. To załatwiła moja druga mama. Ona wszystko załatwiła. Jako że była Ukrainką, to z Ukraińcami wszystko załatwiła. Strażnikami w getcie także byli strażnicy, Ukraińcy. Także ona załatwiała wszystko. I mój tata, on po prostu dostawał jakieś konkretne zadania do wykonania. Także to było uzgodnione z władzami niemieckimi. Także on legalnie wychodził. I wtedy, kiedy wychodził, to odwiedzał nas w domu. I ja z tego go pamiętam. Miałam około 4 lat. No i była sytuacja taka specjalna, kiedy również przez jakiś czas widziałam się z bratem. Brata też pamiętam. Pamiętam nawet, że się z nim bawiłam.
Natomiast nie pamiętam mamy zupełnie. No właśnie jak przyszłam do domu mojej drugiej mamy, to mama miała prośby od mojego taty, żeby koniecznie mnie ochrzciła w kościele katolickim. To ja to pamiętam, jak szłyśmy, mama mnie wystroiła. Wiem, że ubrałam jej ładną sukienkę, jakieś kokardy, jakieś coś tam za rączkę i żeśmy szły do kościoła i zostałam ochrzczona. No i właśnie chodziło o to, że trzeba zmienić mi nazwisko, bo zostałam ochrzczona i moja druga mama została moją mamą rodzoną. Dostałam jej nazwisko. Przestałam się nazywać Preminger, tylko zaczęłam się nazywać Gromiak. Ukraińskie nazwisko. No i nie Renata, tylko Irena. No i w domu mama zaczęła mnie uczyć modlić się. To znaczy, czego też nie wiem. Nie wiem, jak ja się do niej zwracałam, nim zaczęłam do niej mówić mamusiu. Bo wiem, że mój brat do niej mówił po imieniu. No ja byłam znacznie mniejszym dzieckiem. Jak ja się do niej zwracałam, tego nie wiem, nie pamiętam tego. W każdym razie dla mnie były dwie rzeczy trudne. Nauczyć się modlić i mówić do niej mamusiu. No i potem już modliłam się stale. Dlatego, że w razie kontroli Niemcy kazali modlić się. Czy umie modlić się, czy nie. Tu mamy następne zdjęcie. A to jest zdjęcie zrobione z bardzo malutkiego takiego zdjęcia z getta. Także bardzo udało się fotografowi zrobić zdjęcie takie. I to widać, mama jest przybita. To jest ta sama osoba. Ja pokazywałam to lekarzowi, psychiatrze. To powiedział, że to jest obraz osoby, która ma depresję. No i podobne zdjęcie z getta to jest mojego taty. Też takie zaszczute zwierzątko. To jest ten sam człowiek. No i tu. To był bardzo przystojny, piękny mężczyzna. A potem była sytuacja taka bardzo przełomowa, kiedy getto likwidowano. I w tym czasie wyprowadzono tych ludzi na zewnątrz i w takim pochodzie oni szli do jakichś środków transportu. I moja mama namówiła mojego brata, żeby on z tego pochodu uciekł. No musiał to zrobić sprytnie, żeby go Niemiec nie zobaczył, bo zastrzeliłby. I jemu się to udało i on się schował w bramie. I jak się zrobiło już zupełnie ciemno, to przyszedł do nas. Mieszkałyśmy na parterze. On wszedł od podwórka. Zapukał do okna i mama mu otworzyła okno, żeby, broń Boże, nie drzwiami, żeby nie widział tego gospodarz i wpuściła go do mieszkania. W tym dniu też tak samo na przepustce był mój tata i nie mógł już wrócić do getta i w związku z tym zachował się bardzo podobnie jak brat. Zapukał do okna i mama otworzyła i on wszedł do mieszkania. No i była w rozpaczy przecież cała rodzina żydowska prawie. Gospodarz był antysemita. Zgłosiłby na pewno od razu. Musiała szybko szukać kryjówki dla nich. I moi rodzice powierzyli jej cały swój majątek do dysponowania nim i nie wiem, nie pamiętam, jak długo szukała. W każdym bądź razie znalazła człowieka.
człowieka, też chłop Ukrainiec, zobowiązał się ich ukrywać za oczywiście jakąś tam ustaloną opłatą, czego też nie wiem. Tyle, ile mama mogła im dać, tyle im dała. I przynosiła co miesiąc jakieś tam czy pieniądze, czy w rzeczach, bo wiem, że jeszcze napisał list do mamy, że żądają 70% garderoby, żeby ona tą garderobę ojca im oddała. Bo wszystko miała pod opieką mama. To było w 1942 roku, to było w sierpniu, bo w sierpniu była ta likwidacja. To on ukrywał ich, mojego brata, mojego tatę i jeszcze jakiegoś kolegę taty, także była trójka mężczyzn. Ukrywali się prawie do końca 1943 roku, czyli to trwało dość długo. I kiedy właśnie pod koniec 1943 roku, kiedy przyszła zapłacić kolejną transzę, to się dowiedziała, że ich już nie ma. Już ich nie ma. No po prostu zniknęli z horyzontu. Cała trójka. Ona dostała szoku. Ona myślała, że popełni samobójstwo. Była w skrajnej rozpaczy. To jest mój tata z moim bratem. I ile brat miał lat tutaj? Jak zginął, 13 lat miał. A na tym zdjęciu? A to trudno mi powiedzieć, bo nie jest mi znana historia tego zdjęcia. Ja przez jakiś czas bez przerwy chodziłam do tych zdjęć i płakałam nad nimi. Nie żyli moi rodzice. Ona nie miała środków do życia. No i nie wiem, jak do tego doszło, że najęła się do pracy w takiej jednostce wojskowej niemieckiej jako kucharka z dwiema Żydówkami. No i mama ze mną. To były trzy Żydówki. Niemcy nie mieli o tym zielonego pojęcia. Ja to wspominam jako najlepsze czasy. Ja jako dziecko stawałam z żołnierzami w kolejce po żołty, dostawałam dokładnie to samo, co każdy żołnierz dostał. No to były pomarańcze, to były czekolady. No to, co dla dziecka było rzeczą nieosiągalną. I byłam jako dziecko tam bardzo hołubiona. I potem, kiedy wiadomo było, że Niemcy przegrywają, że właściwie grozi im kapitulacja, no to oni stwierdzili, że muszą stamtąd wiać. I mama mówi, to nas tu zostawcie, nam nic nie grozi. Nie, nie zostawię nas. No i zabrali nas. I przyjechaliśmy do jakiejś wioski, gdzie już były takie pokojowe, różne pociągnięcia wykonywane. Ukraińców mnóstwo. I jakiś Ukrainiec przyczepił się do mojej mamy i mówi, bo widział, że myśmy przyjechali z Niemcami, że my jesteśmy szpiegami. I że on po prostu musi nas zaszczelić. Mama mówi, dobrze, tylko najpierw zaszczel dziecko, a potem mnie, bo ona nie patrzyła na to. I on z bronią w ręce prowadzi nas gdzieś na jakieś miejsce, gdzie ma nas zaszczelić. No akurat napotoczył się jeden z tych Niemców, którzy nas przywieźli. I pyta po niemiecku mamę, co to ma znaczyć. A mama mówi, powiedział, że jesteśmy szpiegami i chce nas zastrzelić.
No i on się bardzo zdenerwował, nazwał go tam i Fafluchte, i Schweine Ukrainische, wyzwał go świnią ukraińską. I chcesz walczyć, to idź na wojnę. Przyłożył mu broń do klatki piersiowej i ten tyłem się wycofał. I mama stwierdziła, że tam nie może zostać, bo to jest niebezpiecznie. I stamtąd jakiegoś furmana ubłagała, żeby ją zabrał i stamtąd wyjechała razem ze mną. Także jedni mordowali, inni ratowali. W każdym razie, gdyby nie ten Niemiec, to by nas zastrzelił Ukrainiec. To jest moje zdjęcie, kiedy miałam 7 lat, po wojnie zaraz. Tak już jest się niepodobnym, no ale taka kolej rzeczy. Miała jeszcze zaraz po wojnie z majątku rodziców, miała jeszcze sznur pereł. Ale ponieważ nie miała żadnych środków do życia, to ten sznur pereł sprzedała. Także wyszłyśmy bez niczego po wojnie. No ale nie miała z czego żyć. I jeszcze ma dziecko. Postawiono warunek, ma się zapisać do partii. Zapisze się pani do partii, będzie praca. No to moja mama powiedziała, że pójdzie pod kościół żebrać, a do partii się nie zapisze. Ona znała Związek Radziecki. Wiedziała, co się tam dzieje i bardzo nienawidziła komunizmu. Opowiadała mi o tym i zawsze prosiła, że tego nie wolno mi w szkole nikomu mówić, to jest tylko do mojej wiadomości. I ktoś jej doradził, żeby się zapisała do Ligi Kobiet. Istniała taka organizacja. No jak się zapisała do Ligi Kobiet, to dostała pracę. I pracowała jako pomocnik murarza. I ja byłam przez dzieci normalnie traktowana, nie było problemów. Ponieważ ja się bardzo dobrze uczyłam, to wielu dzieciom pomagałam, bardzo lubiłam pomagać. I w związku z tym ja nie miałam żadnych problemów. Miałam jeden przypadek, kiedy osobiście wypomniano mi moje pochodzenie, posłała mnie mama do sąsiadki po coś, czegoś jej zabrakło. I w oddali w pokoju byli goście. I słyszę takie powiedzenie: no i co, przyszła ta mała Żydowica? Ja stałam przy drzwiach, ale to usłyszałam i to pamiętam. I tego nie zapomnę. Byłam małą Żydowicą. Natomiast, co było niesympatyczne, kiedy inni, którzy wiedzieli, kim jestem, w sposób taki perfidny mi to chcieli uświadomić, ze zjadliwym uśmiechem na twarzy. No i ja dzięki temu miałam szereg kompleksów, że jestem głupsza, że mam nawet ręce żydowskie, że nie mam polskich rąk. Wszystko mi się nie podobało u siebie, bo wszystko było żydowskie. Ponieważ zaraz po wojnie przychodziły niemalże pochody różnych Żydów, którzy za jakieś duże pieniądze chcieli mnie zabrać. Dawali jej duże pieniądze, żeby ona ze mnie zrezygnowała. No ja byłam dzieckiem. Ja miałam 7-8 lat. No to jak oni przychodzili, to mama mi kazała iść na podwórko się bawić. I za którymś razem podyktowała im jakąś zawrotną sumę dolarów w złocie, to odda. No to oni rozłożyli ręce, że takich pieniędzy to nie mają.
No i moja mama mi mówiła, pamiętaj, jak cię ktoś będzie gdzieś wysyłał, żebyś zaniosła jakiś list, coś, broń Boże, żebyś nie szła, bo to mogą być Żydzi i mogą cię ukraść. Także ona mnie straszyła Żydami. Także ja w pewnym okresie czasu byłam antysemitką. No w każdym bądź razie te polowania na mnie trwały dość długo. Już byłam na studiach, jeszcze nie zaprzestali tych polowań. No a tutaj byłam chyba na czwartym roku studiów. I tu jest mój mąż. Byliśmy na wspólnym weselu jego siostry. I od tego wesela się zaczęło. Bo mój mąż to był brat mojej koleżanki z liceum. Chodziłam do koleżanki i załapał się na mnie, bo to on zagiął na mnie parol, jej starszy brat. No i tak to powstało. Odnalazł mnie potem wujek, kuzyn mojego taty, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i też bardzo chciał, żebym ja przyjechała do Stanów Zjednoczonych. Ja powiedziałam, bez mamy nigdzie nie pojadę. Nigdzie. No i on jeszcze przysłał mi ten wujek takiego człowieka młodego, kiedy ja już byłam zaręczona. Przysłał człowieka, żeby mnie namówić, żebym się jeszcze nie zdecydowała na wyjście za mąż, żeby tylko to w czasie odłożyć. Ja mówię, ale przecież na taką wizę to się długo czeka. Niech się pani o wizę nie martwi, my załatwimy, że wszystko będzie ekspresowo. No to ja sobie wymyśliłam, tak, ekspresowo, ale potem mogą mnie nie wypuścić, nigdzie nie pojadę. I powiedziałam, że nigdzie nie jadę i nie będę ślubu odkładać. No to mi napisał list, kiedy ja już zdecydowanie, że wychodzę za mąż, że w tym samym garnku nie gotuje się mleka i nie piecze mięsa. To ja mu napisałam, że on przeżył tragedię wojenną, bo stracił swoją żonę i swoich dwoich dzieci i że jeszcze po tych doświadczeniach tyle w nim nienawiści. Ja zerwałam kontakt z nim i powiem chyba coś bardzo śmiesznego. Wesele było na Boże Narodzenie. Aha, ja mu to powiedziałam. Powiedziałam, że jestem Żydówką, że muszę mu to powiedzieć, bo może to mieć dla niego jakieś znaczenie. I on mówi, i co z tego? Kompletnie żadnego znaczenia nie ma. No, a potem ojciec napisał do niego list, że wokół mojej osoby jest pewna tajemnica i trzeba, żeby on tę tajemnicę poznał. To on odpisał tacie, że on tę tajemnicę zna. Także w bardzo dużej przyjaźni żeśmy byli z rodzicami mojego męża i z jego rodzeństwem, bo miał liczne rodzeństwo, była ich szóstka. Ale ja byłam w tak zwanej szafie. O mnie tutaj w szkole nikt nie wiedział. Ja pracowałam w szkole, uczyłam matematyki. A co to znaczy, że była pani w szafie? To znaczy, że nikt nie wiedział, że jestem Żydówką. A ponieważ byłam katoliczką, no to nikomu do głowy nie przyszło, jak to katoliczka i Żydówka, to nijak nie pasuje. Ja się nie przyznawałam do tego, że jestem Żydówka. Mama mi mówiła, nie wolno ci tego zrobić, masz dzieci, musisz swoje dzieci chronić. Bo uważała, to ciągle jest, że w Polsce jest antysemityzm i trzeba dzieci chronić, jak nie chce siebie, to przynajmniej ze względu na dzieci. No i ja się tak tego trzymałam. Dzięki temu nieraz cierpkie słowo na temat Żydów słuchałam, ponieważ uchodziłam za nieżydówkę.
szkole na przykład. No, nareszcie wzięli się za tych Żydów w 68 roku. No, gdyby wiedziała, że jestem Żydówka, tego by nie powiedziała. A tak, to ja się wysłuchałam różne rzeczy. A, to też jest ciekawa historia. Ponieważ ja bardzo chciałam wystarać się o medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata dla mojej mamy. I przyznanie tego medalu mojej mamie już po śmierci, bo ona już nie żyła, zmusiło mnie do... Stwierdziłam, że nie mam innego wyjścia. Muszę wreszcie wyjść z tej szafy. No i jak przyjechał tutaj nasz ambasador Izraela do Łodzi, żeby mi wręczyć ten medal, bo nie było już nikogo, tylko ja mogłam ten medal przyjąć, to zaprosiłam moich przyjaciół, którzy absolutnie nie mieli zielonego pojęcia o moim pochodzeniu. Mówię, że będzie przydzielony mojej mamie medal, no i zapraszam na przyjście. A kogo mama uratowała? Przyjdziesz, to zobaczysz. No i byli zszokowani, jak usłyszeli, że osobą, którą ona uratowała, to jestem ja. Jak ty mogłaś tyle czasu nie mówić? A ja się bałam, że moi przyjaciele się ode mnie odwrócą. Ja nie chciałam tego odkryć, ja wolałam już żyć tak, no może są przyjaciółmi, no są. Nie chcę wiedzieć, kto nie jest. No ale okazało się, że to wcale niesłusznie wymyśliłam, bo nasze przyjaźnie się jeszcze umocniły bardziej. Także nic nie straciłam na tym, że się przyznałam, kim jestem. Czyli warto było wyjść z szafy. Tak, warto było, tak. No a jeżeli to jest groźne, czy będzie groźne, no to trudno. No najwyżej, stracę życie, no. Ale i tak kiedyś stracę, więc co za różnica. Oj, przy tych zdjęciach płakałam. Wyciągałam je, jak tylko przywiozłam z Wiednia, to były te dwa zdjęcia, nad którymi płakałam, te dwa. Moja druga mama mówiła, że to była szczęśliwa, wspaniała rodzina. Był ksiądz u mnie po kolędzie któregoś roku i patrzy na te zdjęcia i mówi, kto to jest? Ja mówię, to jest moja mama, a ta pani, to też moja mama, ja nie rozumiem. No to ja mu wytłumaczyłam. No to on przysiadł. Pan Jezus mnie ocalał od samego początku, bo mama moja mi mówiła, że moja rodzona mama, jak dowiedziała się, że jest w ciąży, to bardzo płakała, nie chciała tej ciąży. Powiedziała, że najchętniej by usunęła. A moja druga mama mówi, niech pani urodzi, jak nie będzie pani chciała, to pani mnie nie ją da. No i zobaczcie panowie, co się stało. Nie zostałam usunięta. Zostałam ocalona. Ocalona z życia i do wiary w Chrystusa. Jestem ocalana non-stop. To są wszystko cuda mojego życia. No i kiedy byłam kiedyś na zjeździe dzieci Holokaustu, to mnie zapytała jedna z pań. No dobrze, no to byłaś dzieckiem, a później nie odeszłaś od wiary? Ja mówię, nie, wprost przeciwnie. Nie odeszłam od wiary. Trwam do dnia dzisiejszego.
Także nic się nie zmieniło i jestem wdzięczna Chrystusowi. Za co jest mu Pani wdzięczna? Za co Pani dziękuję? Za wszystko, za wszystkie moje ocalenia. Bo w moim życiu było tyle ocaleń, tyle cudów, nawet w takich najmniejszych nieraz wydarzeniach codziennych. Jest tego takie mnóstwo. Właściwie muszę powiedzieć, to prawie każda chwila jest nim wypełniona. Po prostu jest moim życiem. Ja przecież miałam ciężką depresję. Przez ileś lat nie mogłam się z niej wygrzebać. I muszę powiedzieć, że właśnie wiara pozwoliła mi się z tego wyzwolić. Oczywiście lekarstwa też. Nie obeszło się bez lekarstw. Zresztą biorę je dotychczas. Już chyba się nie uwolnię od tego, dlatego że ja się boję, że mi to może wrócić. A to jest coś bardzo koszmarnego. Ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy z tego wszystkiego. Mama mnie chroniła przed wszystkim, bo ona mnie bardzo kochała. Byłam dla niej najważniejszą osobą w życiu. Ona nie założyła rodziny. Ona nie miała swoich dzieci, nie miała męża. Ja byłam dla niej rodziną. Parę lat temu nawiązała ze mną kontakt taka moja dużo starsza przyjaciółka, mieszkająca w Afryce Południowej. Zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, że Marynia, czyli moja mama, powiedziała jej w zaufaniu, że mojego tatę i brata zamordowali jej bracia. Mieści pan sobie to w głowie. Także ona żyła ze straszną traumą. Ona mnie ratowała, a bracia zamordowali mojego ojca i mojego brata. I ja się o tym dowiedziałam teraz niedawno, już grubo po śmierci mojej mamy. Także jest tutaj tragizm straszny. I nieraz tak myślę, jak oni mogli to zrobić? Ciągle zadaję to pytanie. Nie mogę się od tego pytania odczepić. Jak oni mogli to zrobić? Muszę powiedzieć, że ja przez jakiś czas żałowałam, że ona mi to w ogóle powiedziała. Że ta wiedza mi jest niepotrzebna. No ale już powiedziała. Już wiem. Ale jakoś, muszę powiedzieć, poukładałam to w swojej głowie, jak te wszystkie inne sprawy. Ona to chciała wszystko zatrzymać na sobie. Dla niej to był wielki ciężar. Może byłoby i lżej, gdyby powiedziała. Ale ja myślę, że ona się bała, że ona może mnie przez to stracić. Ale nie straciła. Nie straciła, absolutnie. Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.